ale nie ma problemu. Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. No, intencje były szczytne, leki miały potanieć. No, jak koledzy już wcześniej mówili, podrożały o 302 miliony dla pacjentów. No, to jak to, Panie Ministrze, się stało, że miało być taniej dla ludzi, a jest drożej? Dlaczego tak się stało? I drugie pytanie, które zadali już moi koledzy, ale tak na wszelki wypadek pro memoriam raz jeszcze. W szczycie kryzysu z refundacją leków prezes Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia wysłał do szefa oddziału śląskiego pismo, że karty ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą służyć już do wystawiania recept. Wycofał się z tego po kilku dniach. Obecna informacja jest taka, że do czerwca. Panie ministrze, dlaczego rząd, który 6 lat pracuje nad systemem informatycznym dla służby zdrowia, nieskutecznie, chce zlikwidować jedyną kartę, która działa i która się przydaje pacjentom? Panie ministrze, tak wygląda ta karta, gdyby pan nie wiedział, o co chodzi. Ja panu jej nie zostawię, bo mam nadzieję, że jeszcze się przyda, również po czerwcu. I proszę w tej sprawie o jasną deklarację.